Auschwitz. The very name seems to sum up the worst in humanity, the definition of evil. From all corners of Europe, Jews and those who the Nazis called subhuman were collected together in inhuman conditions and worked or gassed to death in their hundreds of thousands. Amongst all the death, there was one woman working tirelessly to bring life into the world, Stanisława Leszczyńska. Her remarkable story will shock you. Stanisława Leszczyńska była położną, pracowała jako położna w Łodzi. Wybuchła II wojna światowa i w tym momencie jej najstarszy syn, jej mąż weszli do podziemia. Mąż jako drukarz wyrabiał fałszywe dokumenty dla potrzebujących partyzantów, dla AK w całej Polsce, ale również i dla Żydów, które potem synowie przemycali do getta, aby mogli Żydzi na fałszywych papierach uciec. Our guest today is Maria Stachurska, Stanisława's great-niece and author of a new Polish-language book called Położna, or The Midwife, and director of an hour-long documentary on the incredible work of Stanisława Leszczyńska. She also happens to be mother to Ania Lewandowska, Robert Lewandowski's wife. As Maria explains, deep in the working of helping Jews in the Łódź ghetto, her great-aunt Stanisława had no idea what horror was about to happen to her family. Arrest. Interrogation. Auschwitz. W momencie, kiedy pracowali w tej organizacji, jeden z kolegów po prostu wpadł w ręce gestapo. Gestapowcy zaszantażowali go, że jeżeli nie wyda, kto drukuje te dokumenty, to zostanie na jego oczach rozstrzelana jego matka. Nie wytrzymał, pękł i zdradził adres. I wieczorem przyszło gestapo. Aresztowało Stanisławę, jej córkę, dwóch synów, Henryka i Stanisława. Stanisława z Sylwią, córką, została wysłana do obozu Auschwitz-Birkenau. Arriving in Auschwitz, her medical experience would have counted for nothing if she didn't have the documents to prove it. Amazingly, Leszczyńska braved certain death to rescue those documents. Leszczyńska, zabierając ze sobą podręczne rzeczy, zabrała torebkę. W torebce miała dokument potwierdzający jej zawód i dający możliwość wykonywania tego zawodu w czasie wojny. W momencie, kiedy dotarły do obozu, ten dokument został z innymi rzeczami wyrzucony z torebki. Na podstawie chociażby tego dokumentu została zapisana, że jest położną, ale na to nikt nie zwraca uwagi. Została skierowana do pracy przy wywożeniu gliny, jednej z najcięższych prac. I pewnego dnia dowiedziała się, że na sztubie położniczej właśnie zachorowała akuszerka Niemka, Klara, która nomen omen została skierowana do obozu koncentracyjnego za dzieciobójstwo, a w obozie miała właśnie to wykonywać. I wtedy Leszczyńska zdobyła się na odwagę i podeszła do ówczesnego lekarza niemieckiego, który był w obozie i powiedziała, że jest w stanie, że może wykonywać ten zawód, bo jest położną. I została zatrudniona na sztubie położniczej. Na początku tylko na zastępstwo. W pewnym momencie rzeczywiście zupełnie Klara została odsunięta ze sztuby i tą sztubę przejęła Stanisława Leszczyńska. I od tego momentu odbierała sama porody. I ona była tą główną, która na tej sztubie przyjmowała porody i przyjęła ich ponad 3000. Stanisława Leszczyńska did what she knew best. She set to work helping those poor women give birth in the darkest of places. A deeply religious Catholic, Leszczyńska refused to murder the babies like Sister Clara did, and delivering over 3,000 of them, it said that not one died during childbirth. W baraku sztuby położniczej były fatalne warunki. Były koje, na których spały kobiety, piętrowe koje. Tych kobiet na jednej koi było kilka. Generalnie panowała czerwonka, tyfus, brud, smród,
wszelkiego rodzaju robactwo i szczury, które karmiły się więźniarkami oraz noworodkami. W tych warunkach musiała sobie poradzić i o dziwo poradziła sobie rewelacyjnie. Ani razu nie miała zgonu noworodka, ani matki, co było dla mnie wielkim fenomenem i działanie opatrzności. No i tu można by było się przyglądać jej świętości. Klara przyjmowała poród, nie wiązała pępowiny i noworodka wrzucała do beczki z wodą, po czym wyrzucała na pożarcie szczurom. Był taki rozkaz, że wszystkie noworodki mają być natychmiast zgładzone właśnie poprzez niewiązanie pępowiny i utopienie. Natomiast w momencie, kiedy Leszczyńska przyszła na sztubę położniczą, no, jakimś zbiegiem okoliczności, opatrzności, stało się tak, że niemieckie władze zmieniły przepis. Zmieniły ten przepis, ponieważ również w tym czasie przyjechał do obozu dr Mengele, aby robić swoje eksperymenty. I te nowonarodzone dzieci były mu po prostu chyba potrzebne. Nastąpiła zmiana, że dzieci aryjskie mogą przeżyć. Natomiast w dalszym ciągu miały być mordowane dzieci żydowskie w taki właśnie sposób, jak to robiła Klara. Ten rozkaz, który otrzymała również Leszczyńska, powiedziała, że ona nigdy tego rozkazu nie wykona i nigdy tego rozkazu nie wykonała, narażając swoje życie. Leszczyńska's defiance risked the wrath of the so-called Auschwitz angel of death, Dr. Joseph Mengele, who was reportedly hopping mad, literally, at her behavior, screaming at her, "An order is an order." Yet for all Leszczyńska's dedication, the baby she rescued was still sentenced to a slow, cruel death from lack of food, their mothers unable to look after them or feed them, vermin and disease. Po urodzeniu się każdego dziecka natychmiast je chrzciła, wiedząc o tym, że te dzieci za chwileczkę mogą stracić życie. To przypuszczam, że w tym momencie dla niej było najważniejsze zbawienie tych dzieci, ponieważ była katoliczką, ponieważ wierzyła o tym, że chrzest daje bezpośrednie przedostanie się do nieba, daje zbawienie. W związku z tym po prostu chrzciła wszystkie dzieci, bez względu na rasę, na wiarę, bo uważała, że jest to jej powinność, jest to jej obowiązek przed Bogiem i z tego będzie odpowiadała, bo o tym ona sama powiedziała. By early 1945, the Red Army was surging across German-occupied Europe. The prisoners still left in Auschwitz were put on the road on a cataclysmic death march where thousands died. Leszczyńska refused to leave, staying in Birkenau to look after her patients. It's estimated that between 30 and 60 of the thousands of babies she delivered survived. The last baby she delivered was born in a burning barrack, which the Germans had set fire to in an attempt to hide their crimes. She eventually left the camp in February 1945 and returned to Łódź, where she worked as a midwife until the mid-1950s. Przedziwnym zbiegiem okoliczności, czy opatrzności Bożej, ta książka i ten film ukazują się teraz. I myślę, że oprócz tego testamentu, który jest krótki testament zostawiony i on jest na końcu mojej książki, jak również na końcu mojego filmu, to myślę, że oprócz tego jest jeszcze jedna rzecz, która wynika. Oprócz tego, że każde życie jest cenne. Od jego poczęcia do końca, że walczyła o każde życie, walczyła o każdą rodzinę. To dla mnie rzeczą jest taką nieprawdopodobną, to, że ona nigdy po wojnie nie mówiła źle o oprawcach z obozu. Przyciśnięta gdzieś tam czasami, to tylko mówiła, że to biedni ludzie. Biedni, okaleczeni ludzie, bo największym kalectwem człowieka jest odczłowieczenie. Nie chciała nigdy mówić źle, aby nie wyzwalać nienawiści, nie wyzwalać niechęci do drugiego człowieka, bo czyn jest zły, ale człowiek zawsze ma szansę
podniesienia się i odbudowy swojego życia i człowieka nie należy osądzać i oceniać. I to była jej postawa. Tak, czyn nazywała grzechem, złem, natomiast nigdy nie oceniała i nie osądzała człowieka i tego uczyła następne pokolenia. I to zestawienie tej kobiety, która miała prawo ocenić, miała prawo osądzić, ona tego nie zrobiła. Ona świadek okrucieństwa, ona tego nie zrobiła.